trzeba ją dokarmiać. No nie wiem. Cześć kochani, obudziłam się w Adampolu, czyli w polskiej wiosce w Turcji. Jest to niedaleko Stambułu, autem z centrum można dojechać w jakieś 30 do 40 minut. Dojechałam tu prosto z Bursy nocą, bo już po 21, więc pierwszy raz teraz widzę tak na oczy, gdzie jestem. Jestem umówiona teraz na rozmowę z jednym z mieszkańców, pani Barbara, która ma tu między innymi hotel, jest z Polski, ale ma tu męża i mieszka właśnie w Adampolu. Pomogła mi mówić się właśnie z różnymi mieszkańcami tutaj, żeby porozmawiać o tej wiosce, żeby nagrać wam materiał. I właśnie to robimy. Edek Wilkoszewski. Okay. Widział pan, że idę z kamerą i zaprosił mnie do siebie do domu. Myślałam, że może tu miałam rozmawiać. Maris House. Maris. Maris House. Okay. Next. Okay. Zaprosił mnie do domu. Tutaj jest polski dom, ale wrócimy i to nagramy. Pan nie mówi po polsku. Pan nie mówi po polsku. Pan jest Polakiem? Po polsku. Trochę? Kuczyk. Trochę. Ale zna kilka polskich wyrazów. Mówię dziękuję bardzo. Pan mówi nie ma za co. Dzień dobry. Dzień dobry. Halo, halo, halo. A, okej. Okay. Słyszę pana. Zadzwoniłam. Dzień dobry. Szukałam właśnie pana z przodu. A, ja wiedziałam, że pani przeszła. Tak, tak, przyszłam, nie byłam pewna tak. Gdzie. Nowicki. Dzień dobry. Zaraz idę. Pręko lecie, pręko lecie, pręko. Fruwać, fruwać, fruwać. Fruwać. Kawałek chleba chodzi po ogrodzie. A, i trzeba ją dokarmiać. No, nie wiem. A to orzeł. To jest orzeł. Ale on ma właśnie kilogramów, ile wali orzeł. Na pewno, że będzie ważył 7-8 kilo. Taki duży jest taki. To jest kartal, orzeł. Te pokolenie urodzone tu od prapradziadka Andrzeja Nowickiego. Andrzej Nowicki to mój był prapradziadek, a ja jestem po nim piąte pokolenie. To Andrzej Nowicki, Jan Nowicki, Wicenty Nowicki to mój dziadek, Ignacy Nowicki to mój ojciec, ja, Fryderyk Nowicki, na tym terenie się urodziłyśmy. No mam 72 lata. Dlatego tu tak się staramy, czy ja się staram opowiadać kawałeczek historii o Polskę, tyle co znam. I dlatego zapraszam gości do siebie, żeby ten Polak, żeby był zadowolony. Byłem 4 kadencje wójtem tu w Poloneskiej, czy pierwszą nazwą w Adampolu. A byłem jedną kadencję sołtysem na Mazurach. To jest Giżyc, to jest gmina Wiedminy, wioska Sucholaski i tam w Sucholaskach jedna kadencja, ma jedna noga tu, druga noga na Mazurach, w Polsce oczywiście, że i ja ciągle wracam, ja nie wyjeżdżam do Polski, nie jadę do Polski, tylko jak jestem w Turcji, to wracam do Polski, jak jestem w Polsce, to wracam do Turcji, tak ciągle. Mój kraj, gdzie się urodziłem, to, nie? To jest, gdzie się urodziłyśmy, gdzie ojciec, dzieci, wnuk, od 180 lat. To, bo korzeń jest najważniejszy. Jak korzeń postawi, jak jest ten korzeń, to może go on urosnąć. I właśnie od tego korzenia urosłyśmy, dlatego to jest też, jak mówiłem wciągle, ja nie jedę do Polski, ja tylko wracam do Polski. Znaczną, zauważalną różnicę, którą widać od razu, jak się jest tutaj, w porównaniu do innych polskich wiosek, w których byłam w Stanach Zjednoczonych, w Brazylii, jest to, że tu zdecydowanie mówię dalej po polsku. Nadal mówię po polsku, jak pan mówił. Pana ojciec jeszcze chodził do polskiej szkoły, ale pan Fryderyk już nie chodził. Już nie było polskiego w szkole, było tylko po turecku, więc dłużej mieli po prostu ten język polski w szkole. I wydaje mi się, że też ta styczność z Polską
pomaga, ponieważ w Brazylii, jak się jest z brazylijskiej wioski, wyjecha się w 1911 roku, no to dużo trudniej było tam utrzymać kontakty z Polską z powodów odległości. Nie było maili, telefonów, znaczy telefony były, ale nie tak dla osób ze wsi. Nie było łatwego kontaktu telefonami, trzeba było wysyłać listy, po prostu ten kontakt umarł dla tych osób, a tutaj widać, że mogli utrzymać to z Polską. Za czym pan tęskni? Za wszystko. Aha. Za wszystko. Pan mówił, że za zapachem, tak? Tak, za zapachem Polski, ta polska atmosfera. Kuchnia, jedzenie, tak, koledzy, siedzieć przy wódce, pić i trochę się napić, nie? Bo tak jak pije, człowiek to pije, ale trzeba trochę się napić, nie? A tutaj Polacy głównie to są katolikami? Katolikami. Wszystko jesteśmy do katolikami. A jest tu gdzie zjeść polskie jedzenie? No można gdzieś tam zamówić, to jest taka karczma Leonardo, czy tam takie restauracje. Ale proszę panie, to nie jest ten smak dokładnie. Teraz jak tu zje pirogi, jak to powie, że no, pirogi, ale nie polskie, ale powie, że pirogi. Tak. Bardzo dziękuję. No to pozdrawiam. Pozdrawiam. W razie jakby miała jakieś pytanie, to będę się odzywać. No właśnie, te zalipie, dom taki, nie? Tak, podobny tak, właśnie do zalipie. No zalipie tak namalowaliśmy, bo tak mówię, żeby coś... Żeby było ładnie. Dobrze. Dziękuję pozdrawiam bardzo. Pozdrawiam całą Polskę. Do zobaczenia. Do zobaczenia. I zapraszamy do Adampola. Pana Frederyka Nowickiego i pan Antoni Wilkoszewski, czyli wójt, jest tutaj właśnie, będziemy sobie rozmawiać. I od ilu kadencji jest pan wójtem? Ja trzecią kadencję jako tutaj spełniam ten obowiązek, ale urywkami. Okay. Przede mną pan Fryderyk był, przed nim ja byłem. Znowu przede mną pan Daniel Ochocki był, później znowu ja byłem. Adampol powstał w 1842 roku. A dlaczego powstał? Wiadomo, że Polska była pod zaborami. I podczas tych zaborach kilkanaście były różne powstania. Ostatnie powstanie w 1838 roku w ruskim dzielnicy. W tym powstaniu, które brali udział żołnierze, oficerowie albo cywilne, przez Rosjanów łapano albo na Sybir, albo w tym miejscu, gdzie łapano, ich tam mordowali. I grupa żołnierzy i oficerzy stamtąd uciekają do Osmańskiego Imperium i te tereny kiedyś były pod francuski klasztor był tutaj, podlegało pod nich. A w tym czasie prezes Adam Czartoryski mieszkał w Paryżu. Dzięki tym dobrym stosunkach tymczasowo tę posiadłość od tych Francuzów, ksiądz Larzarzyscy mieszkali, od nich wydzierżawili te tereny. A finansowo księża Adam Czartoryski finansował to. A dlaczego wydzierżawili? Bo tutaj na początku chcieli dużą armię stworzyć i wyzwolić polskie, ale to nie udało się. Później te tereny od tych Francuzów, od tych księży wykupili, żołnierze tutaj zamieszkały, a oficerowie poszli do armii osmańskiej, tam udział brali. I do tego stopnia, że ci 25, już dokładnie nie wiem, stały się pasiami. A pasia to prawa ręka sułtana. A żeby pasią być, musiał wiarę zmienić, imię, nazwisko. Mój dziadka, dziadek też był oficerem w armii osmańskiej, ale on nie zmienił wiary, nie chciał być pasią. I on przyszedł tutaj z powrotem, zamieszkał i tutaj zmarł i tutaj pochowany jest na cmentarzu adampolskim. Teraz osób prawie Adampolu polskiego pochodzenia 45-50 zostało niestety. W latach 60 było sporo. Między 60 a 70 latach, prąd w 73 roku przyszedł tutaj. No, wody nie było, ze studni ciągło się, wszystko ręcznie. Na przykład mój dziadek miał stada
baranów i kóz. I kiedyś tutaj takie zimy były, że w grudniu, jak tam przed grudniem, w listopadzie, jak śnieg sypnął, aż do marca ten śnieg stał. Ze studni to blachy, mówimy takie, te my wyciągaliśmy wody i tak poili tych baranów, kozów, albo tam krowy. Bardzo trudne było życie. Proszę. Dziękuję bardzo. Proszę. Wójta tu jest zawsze Polakiem. Tak, od początku, jak Adam Pol powstał, do dzisiaj zawsze jest wybrany polskiego pochodzenia osoba, czyli wójtem staje się tutaj. Poza tym, a są kilka, były takie kandydatów Turków, którzy chcieli być, ale niestety zawsze przegrali, bo nawet na 150 osób jest, z tych 50-30 osób głosujących jest, a resztę 310-20 głosów jest, a resztę te Turcy i oni tutaj cały czas trzymają, żeby Polak był. Kiedyś tutaj taka droga była i tutaj cioci Zosi ten był, domek tutaj, i tutaj figi były. Pozmieniało się teraz wszystko. Tak. Miesiąc czasu tyle nie było ruchu. Co w jednej minucie? Przez minutę. Bo wtedy drogi takiego nie było i tak dalej. Teraz asfalt jest i krótsza trasa jest. Też były wójt, który mieszka tak. w tym domu. Teraz w tej chwili pan Lesław Ryży, pan Fryderyk, pan Daniel i ja. Jako obecny, ale trzech byłych. Zostało wójtów. Tu prosto, I to bardzo stary domek. Czekaj. Cześć, Piesio. Cześć, Piesio. Wujek tu? Wujek Leonardo. A, w rejestracji jest? Tak. Dobra. Okay. Teraz taki zwyczaj był. Do cioci idź, do wujka idź. Tam pan tak. nie było. Takie te były i to wszystko podpory takie były. Zamiast żelaza. I tutaj, jak trzęsienie ziemi było, to jak kołyska to kołysała się. Tak. Ale wszystkie te podpory były, jednego, drugiego opierali, że nie ma szans, żeby to rozwalić się. Nazywam się Antoni Dochoda. Jestem czwarte pokolenie w Adampolu. To znaczy ojciec mojego dziadka przyjechał, to pradziadek przyjechał z Polski, czyli się tutaj dostał, bo on się dostał do niewoli, do Czerkiesów i tutaj później przyjechał do Adampola. Tutaj ci, co przyjechali do Adampola, bardzo różnie byli rozrzucone i bardzo różnymi drogami tutaj się dostali w Turcji. Muszę powiedzieć, że tutaj też pracuję nadal, jak to, bo prowadzimy restaurację rodzinnie, ale mój syn i moja synowa się zajmuje. My tylko pomagamy. Ja i żona trochę ogrodem, trochę różnie, nie? Jako w rodzinie. Mamy tutaj basen bardzo ładny. Najwięcej robimy wesela latem, na otwartym, bo w Stambule ludzie lubią wesela robić na otwartym, na polu. Czy jak pan dorastał, bo teraz rozumiem, że większość je tureckie jedzenie, a czy kiedyś było więcej polskiego jedzenia? Tutaj bardzo mało robi polskie jedzenie. Dlaczego? To są dwa ten. Tutaj ci, co przyjeżdżają, zawsze szukają jakieś internacjonalne jedzenia, potrawy. Także my też się musimy do tego dostosować. Kiedyś my mieliśmy tutaj dzika, świnie, i kiełbasy, szynkę i to. Teraz tutaj coraz więcej jest źle widziane. I zawsze mieliśmy kłopoty. Z powodu religii? Tak, z powodu religii. Bo ktoś może przypadkiem coś zjeść i tego później może mieć wyrzut sumienia, że zgrzeszył, to po co ja nie chcę być przyczyną do nikogo. Ale mieliśmy też polskie jedzenia i mamy tam kluski, pierogi. Właśnie pan Antoni miał wielkiego problemu. Dlaczego? Jego ojciec, święty pamięci Janusz Dochoda, a Dochoda przez CH pisze się. Wujka Antoniego napisał
Teraz, jak przez cecha, jak napiszesz, to wtedy dochoda. Inaczej się czyta. A, w tureckim tak jest. A świętej pamięci, jak Janusz Wujka napisał przez samocha, a jego brata po polsku napisał. Trudno wymawiać, trudno w urzędzie te papiery, prawo własność. Teraz, właśnie tutaj na prawo własności, jak ojciec zmarł, jak Janusz jak zmarł, no to przyszedł na spadkowierca. A mówi, to ty nie jesteś jego synem, bo dochoda pisła. Bardzo dziękuję panu. Dobrze. Bardzo dziękuję i życzę miłego dnia. Dziękuję. Idziemy teraz na cmentarz, po czym do kościoła, po czym do domu Zosi. Wykluczone, bo ludzie wchodzą, wychodzą, to robią tak. Zawsze chciał zobaczyć albo usłyszeć wolną Polskę. A niestety nie widział, ale usłyszał i zmarł. Żył 102 lata. Pochowany jest tutaj w Adampolu na tym cmentarzu. Nieznane groby. Groby, gdzie nagłówki się zepsuły. Czy... No, zniknęły. To, tutaj widzicie, są krzyże żelazne, ale nadgrobki nie ma. Muzułmańskie, to jest taki muzułmański styl grobką. Ona wyszła za mąż, za muzułmanina, ale co? Wiarę nie zmieniła. Okay. Tutaj taki zwyczaj jest. Kobieta, czy muzułmanka za chrześcijana, albo chrześcijanka za muzułmanina, jak wyjdzie, to jest w Adampolu, u nas tak było. Dzieci, kim jest ojciec, za ojca wiarę idą. Ale mężczyzn matki nie zmieniają do końca tak, do tego. Między sobą szanują i tak sobie. Oni właśnie jako rodzina kryzys mieli budżetu. A dlaczego cztery święta robili? Dwa muzułmańskie. Słowackiego sympatią była. I taka legenda była, że ona, jak zmarła, ją przywieźli na haramacie. Złocie ubrana była całkiem, niby tak, taka legenda była. I przez tą legendę ten grób został w 70-tych latach rozebrany, że tam dojść, wygrać te złote i tak dalej, to nie udało się. Później powiedzieli, że w tej kolumnie jest złota szabla. Oryginalną kolumnę wzięli do lasu, tam rozłupili na kawałki, nic nie wyszło. A dlaczego tak na górce to jest i na boku cmentarza? Bo jak ona zmarła, wtedy kościelne przepisy były religijne bardzo ostre. Jak ktoś tam wiarę zmienił albo czegoś, samobójstwo popełnił albo tego, to były poza cmentarzem. I ona niby tam religię zmieniła, później z powrotem na chrześcijaństwo przeszła. Dlatego która była tak poza cmentarzem pochowana. Był w Stambule, ale nie był... W Adampolu nie był nigdy. Nigdy nie był Adam Mickiewicz w Adampolu. I pierwsza turecka szkoła tam była, powstała. Stop ten piec palił się i dym tego dymu zawsze było. I ten dym, ten kolor zmienił się od tamtego do tego przeszedł. Aha, czyli to jest ciemne drewno od dymu z pieca. Tego. I polski rząd, ostatnio jak był ten, te powiedzieli, że tutaj odnowią te wszystkie. Się nazywa kościół? Nie, przepraszam. Pierwsza święta Anna była, a później święta Maria Częstowska w latach 60. I ten chór był przepieniony. Na ofiarach pieniądze zbieraliśmy. Tacą podchodziliśmy tam, z góry tam monety rzucali do tej tacy. Takie był, tutaj jeszcze ławki były, tak tutaj. Cały przepełniony był. Ale niestety później tak. Po latach 60., 70. jest coraz mniej. Na święta przychodzą mieszkańcy, którzy wyszli za mąż, za Turków. Oni przychodzą, te mieszanie i polski ambasador przychodzi, biorą udział na mszy. Ciocia Zosia, świętej pamięci, bardzo gościnną osobą była. I ten
dom i drzwi były otwarte dla wszystkich. Kto przyjechał do Adampola, jakiś gość, Polacy jak przyjeżdżali, ona zawsze gościła i opowiadała historię o Adampolu. I przed śmiercią powiedziała, takie życzenie miała swoim spadkobiercom, jak ja umrę, te drzwi nie muszą być zamknięte zawsze, jak ja otwarte miałem dla ludzi, dla tych gości. I tak samo i wy te drzwi otwarte miejcie. No, co zrobić? Dom pamięci cioci Zosi tak został, żeby jak muzeum, to od razu rząd rękę powstanie, to udzierżawi to, wykupi to. Czyli dom Zosi został muzeum o Adampolu, też jest pokój przeznaczony dla pani Zosi, jest pokój przeznaczony dla rodziny Ryzów. Czyli takie po prostu muzeum tego, tej wsi. Jak widać, dookoła wszędzie są zdjęcia. Jak pani ma na imię, co pani tu robi i od ilu lat? Nazywam się Mariola Dochoda. Prowadzę restaurację, barbecue, śniadania. Serwujemy też śniadania właśnie dla wszystkich ludzi, ale w szczególności dla społeczności, która mieszka w Stambule, dla rodzin, które przyjeżdżają po całym tygodniu pracy tutaj odpocząć. Polonesko i zawsze było takim egzotycznym miejscem, bo wiadomo, kojarzyło się z tym, że mieszkają tu Polacy od wielu pokoleń. Poza tym staraliśmy się i my się staramy i nasi przodkowie, nasi dziadkowie staraliśmy się, żeby jak najmniej zmienić w tym miejscu, żeby było właśnie zielono, żeby ludzie mogli tu przyjechać, odpocząć. No i polskie, bo wiadomo, że to wszystko, jak się do pracy wkłada serce i to będzie, a my jesteśmy Polakami, więc wkładamy i serce i wszystko, co można włożyć jeszcze, więc to taka nasza mała polska ojczyzna. No, jak przychodzą goście, to pytają, polskie miejsce, tak, ja jestem Polka, no to miło jest tak porozmawiać. Na przykład ktoś mówi, że ja z młodzieży, ktoś tam robił Erasmusa w Polsce i był w tym mieście i bardzo mu się Polska podobała. I albo ktoś nie był w Polsce, ale jest bardzo ciekawy, bo słyszał, że Polska to jest fajne miejsce, że chciałby tam kiedyś pojechać. No to oczywiście zapraszam serdecznie. A jak się zmieniło, jak się zmienił Adampol, kiedy pani tutaj pierw przyjechała? Jak się zmienił? To znaczy mało się zmienił. Zmienił się pod względem, że coraz mniej ludzi jest, coraz mniej Polaków jest. Starsi odchodzą, młodzież wyjeżdża. No i trochę więcej Turków się tutaj sprowadziło niż kiedyś, jak to było kiedyś. No, moi synowie rozmawiają po polsku. Pierwszym językiem był polski, jako matka, która przyjechała z Polski, więc starałam się im wpoić jak od najmłodszych lat polski język. Rozumiało się, że tureckiego się nauczą i tak w przyszłości, więc polski język, polską kulturę, polskie tradycje. To znaczy, nie mieli tak dużo tych swoich rówieśników tutaj, ale tak, rozmawiali po polsku, właśnie rozmawiali. Mhm. A wiem, co jeszcze miałam zapytać. No pytaj. Czy jest dużo właśnie takich przyjezdnych jak pani, którzy tu zamieszkali z Polski? Nie. Nie. To znaczy, ja przyjechałam i wyszłam za mąż za Polaka, ale jest dużo małżeństw mieszanych w Stambule, Polki, które przyjeżdżają tutaj żeby i wychodzą za mąż za Turków, albo tam odwrotnie. Że my tak jak już rozmawiamy, to czasami mieszamy polski, adampolski i turecki. To jest tak, akurat przychodzi, na przykład ja nawet się złapałam na tym, że jadąc do Polski, uciekaj. Jadąc do Polski też już zapominam niektórych słów, więc używam tureckiego. David, przedstawię cię. Cześć. Dzień dobry. Dzień dobry, Kasia. Dawid. Miło mi. Mi też miło. Uciekaj. No już tutaj tak za bardzo już nie zostało się, no tak wam powiem, że ekonomia nie jest dobra w pierwszym miejscu i tak, że nie jest aż tak łatwo jak kiedyś. Mhm.
Jak dorastałeś, to polski się uczyłeś, polskiego się uczyłeś jak? No w domu. Mama miała takie książki polskie, które no wiesz, miała takie małe napisy i tam wszystko. I tak się nauczyliśmy pisać. A, i ten. Czyli poza taką mową codzienną, to też rzeczywiście było staranie z książek. No trochę było, żeby nauczyć się pisać i czytać. To od książek. Od książek. I też na religię chodziliśmy przed kościołem co tydzień. I tam też trochę po polsku się uczyliśmy. A ile miałeś takich rówieśników, którzy też mówili po polsku? No tylko dwa inne ludzie i też mój brat w wiosce i to wszystko. Poza tym wszyscy nikt nie umie po polsku. No wszyscy, a nikt nie umie po polsku z naszej wioski, tylko my cztery. Może takie przykre pytanie. Czy myślisz, że będziesz ostatnim pokoleniem, które mówi po polsku z Adampolu? Nie myślałbym. No jak będę miał dziecko, to też po polsku będzie wiedział, przecież musi. Tak? Żeby z mamą pogadać, to musi po polsku wiedzieć. Cały dzień nagrywania za mną na kolację. Kamery nie biorę ze sobą, ponieważ jest to zazwyczaj krępujące, stresujące. Też chcę sobie trochę odpocząć, ale jeśli coś się pojawi, to nagram telefonem. Jedzenie, jak mi było już mówione wiele razy, to zazwyczaj jest już tureckie. I tu jesteśmy na kolacji takiej bardzo tureckiej, tak? Rodzinnej tureckiej. Rzeczywiście, jajka po polsku. Ogórki tak samo, kwaszone po polsku. A, że kiszone? Czyli taka mieszanka. Tak. Mieszanka to turecka. To jest taka arabskie, takie ten... Hummus. Drugie to znaczy jeszcze, że jak ja pierwszy raz pojechałem do Polski, u nas się mówi stancja. No idę do hotelu, do wiele hotelu i tak pytam się, mówi, czy jest stancja? Oni mówią, nie, pan tu stancji nie znajdzie. Do jednego, do drugiego, ja nie znam, że nie mówiło się pokój, tylko tu się mówi o stancja, nie? A stancja bez tego, ja musiałem jeden dzień w nocy spać w parku w Warszawie, bo nie mogłem wytłumaczyć. Pokój, czyli stancja. Naładować? Nauczyć i juczyć to jest po turecku, jucz. Juk, to jest słowo jakiś towar. Okej, aha. Ale ten towar, żeby naładować, no to juk po turecku to jest... do ładowania towar. Aha. Juczyć, to już przychodzi, to jest od juku, to jest juczenie. Wiesz, ten towar do juczenia. Na juczenie. Rozmawiacie ze sobą po polsku czy po turecku? To znaczy zależy. Jeżeli się majątkiem dzielimy, to po polsku. A jeżeli takie ogólne sprawy, to po turecku. Po turecku. Zależy jaka atmosfera. Żeby bratowa nie rozumiała. A jeśli nikogo nie ma i nikogo nie ma, tylko wy dwoje. I tak, i tak. To tak, zależy. Tak. Jak tam łatwiej, tak się rozmawia. Okej, okay. Czyli się miesza. Okay. Dwa języki to jest tego, ale tak jak przy stole tego to... Staramy się więcej po polsku, ale wiesz, bo tutaj lepiej po polsku, nie po turecku jak to, bo to są sprawy delikatne czasami, dlatego wiesz, żeby nawet i sąsiad nie słyszał. Jestem po pierwszym dniu nagrania, to jest już drugi dzień. Wczorajszy wieczór spędziłam na kolacji właśnie z Basią, Danielem, jej mężem i jej szwagrem u nich w domu. Przy stole była mieszanka tureckiego, polskiego, też były inne języki, ponieważ tutaj wychowane dzieci właśnie pokolenia pana Daniela i jego brata często chodzili do szkół z innymi językami, więc chodzili do szkół francuskich czy włoskich, więc się też pojawiają te inne języki. Wielu różnych tożsamości się przewija przez Turcję. Właśnie przypomina mi trochę Stany Zjednoczone, gdzie się jest i Amerykaninem, i Polakiem. To tutaj też są i Turkami, i Polakami. Z ciekawostek, które wczoraj się też pojawiły na kolację, to pan Daniel, mąż Basi, pyta mnie, czy wiem, co to jest halinka. Wie, że no to jest imię. Imię mojej mamy. Ale nie wiem, co to może być halinka poza tym. I halinka jest taki ich adampolski język, który oznacza hurtownia. Hurtownia, do której jeżdżą, żeby kupować właśnie warzywa. Po turecku mówi się hal. Z takim zdrobieniem polskim stało halinka. I właśnie pan Ochocki jeździ wieczorem w sezonie do halinki, żeby kupować owoce i warzywa dla gości, którzy przybywają podczas sezonu. W każdej enklawie właśnie można znaleźć takie słowa, które są potrzebne, przydatne
dla tej enklawy, szczególnie jeśli jest jakiś taki dominujący zawód, to w tym zawodzie się pojawiają takie słowa. W Stanach, w Chicago jest dużo właśnie w budowlance. Tutaj jest dużo pensjonatów, dużo turystyki, dużo gości, więc dla nich ważna jest halinka. Nazwa Adampo jest właśnie ku czci księcia Adama Czartoryskiego, a nie ku czci Adama Mickiewicza, tak jak jest błędnie myślane. Coś, co można zauważyć na tym cmentarzu, jest, że te imiona i nazwiska są zapisywane w różne sposoby. Niektóre po turecku, niektóre po polsku, niektóre w mieszany sposób. I to występuje z różnych powodów. Powiedziano mi, że po prostu czasami przekazywano te imiona Turkom. Nie ma tu jakby polskiego zakładu pogrzebu, ponieważ jest to mała miejscowość. Więc w przekazywaniu imiona Turkom po prostu czasami zapisywali to w swój sposób. Czasami zapisywali kilka tych liter po polsku, bo tam było jej to przekazane, a później nie wiedząc co dalej, pisali tak jak umieli. I następny powód, bardzo taki prosty, jest to, że po prostu czasami się nie mieściły te całe imiona polskie na nagrobinkach. I łatwiej było napisać jedną literę turecką niż dwa polskie, żeby zmieścić cały przekaz na nagrobku. Też widzę tu, że po prostu czasami występują literówki. Zamiast racz jest patch, no bo jak mówiłam, jak wspominałam, to Turcy piszą, nie jest to dla nich oczywisty i ojczysty język. Występują po prostu takie błędy. Znajduję się w karczmie, która należy do właśnie pani Basi i jej męża, u których właśnie się zatrzymałam w ich hotelu, klub Adampol. I tu zjem pierogi i barszcz. Będą to pierogi mieszane, połowy z kapustą, połowy z mięsem. Jest to jedyne miejsce na ten moment w Adampolu, gdzie można zjeść polskie jedzenie, ponieważ w restauracji Leonarda też bywa polskie jedzenie, ale w sezonie i tak na zamówienie. Temat, który utrudnia popularyzowanie polskiej kuchni jest to, że po prostu polska kuchnia bardzo dużo czasu zajmuje. Nie wiadomo, czy będzie to smakować, ponieważ mają tu trochę takie inne smaki, które im smakują. I też na przykład schabowego nie znajdziecie, ponieważ jest to kraj muzułmański. I żeby schabowy w ogóle był w restauracji, trzeba mieć totalnie oddzielnie zrobione lodówki i tak dalej, ponieważ są tu takie zasady halal, żeby to mięso wieprzowe nie stykało się z mięsem wołowym i z jedzeniem, które właśnie jedzą muzułmanie. Jak polski. Jak polski. A, śmietanką na boku. Barsz z buraków jest dosyć wyjątkowy tutaj. I podchodzą do tego z ciekawością. Próbują, ale smakuje. Ciasto bardzo takie mięciutkie. I grzyby bardzo aromatyczne. Tak, to słowo szukałam. Aromatyczne. Mocno polane masełkiem, więc bardzo tłuściutkie jeszcze na dodatek. To są takie inne. Kapusta jest jakby bardziej mniej przygotowana może, czy coś? Jakoś tak bardziej czuć tą kapustę. Mniej kiszona. Okej. Ona jest tutaj jako trochę kiszonej i trochę surowej. Trochę kiszone. Dlatego nie jest to tak, nie odczuwać tego kwasu naszej kiszonej kapusty. Tak, inny, właśnie najbardziej inne ze smaków to są pierogi z kapustą. Nazywam się Barbara Ochocki, od 32 lat mieszkam w Adampolu. Sprowadziło mnie tu małżeństwo. Z mężem poznaliśmy się w Polsce. Prowadzimy rodzinny biznes, mamy dwójkę dzieci, hotel, restauracje, zaplecze konferencyjne i taki, można powiedzieć, aquapark letni dla dzieci. Że społeczność, która tu była, nie była taka wielka, także z czasem to oby był Słowianin czy Słowianka, żeby te małżeństwa nie były zawierane tak, żeby się nie szybko, po prostu może strach, obawa przed tym, że jak zaczną się zupełnie mieszane małżeństwa, to bardzo w krótkim czasie ta osada zaginie. I te zasady można powiedzieć, że obowiązywały tak od 50-60 lat do lat 40. I wtedy po prostu już to były bliskie rodziny. Dlatego był, no wiadomo, że w naszej wierze
takiej sytuacji, gdzie nie ma małżeństw w drugim, trzecim pokoleniu. Można powiedzieć, że w tej chwili z osobami, którymi tutaj rozmawiałaś, z naszym najstarszym pokoleniem, to są osoby, które się tutaj wychowały. Tak. I po prostu rozmawiały już w tym języku, który był tutaj taki język domowy, język rodzinny, w którym rozmawiam 50-60 lat. To nie jest nalot język akcentu jakiegoś z języka państwa, w którym się znalazłem. To jest korzenny język pieszczony przez 4-5 pokoleń. Wiadomo, że zasób słów u tych osób może być mniejszy po prostu ze względu na to, że nie było możliwości chodzenia do polskich szkół. Jakie była możliwość, że tu można powiedzieć, że w latach 900 jakaś była opieka i pogodzenie nawet nauki w polskiej, w tureckiej szkole, tego tureckiego systemu i dodatkowo dochodzenie do sobotniej polskiej szkółki jest bardzo trudne w tym systemie. Dlatego biorąc pod uwagę korzennych Polaków i językiem, jakim oni tutaj rozmawiają, to jest ten język dopieszczony właśnie przez pokolenia na Wadampolu. Mhm. Ja mieszkam od 1989 roku tutaj i nigdy nie uczyłam tego nakładania religii czy wpływu, żeby próbować zmienić otoczenie czy miejsce, w którym się znajdujemy. Tak? W Polsce może to być inaczej odczuwane, ale myślę, nie sądzę, żeby to w tej chwili były takie odczucia już względem wiary. Wiadomo, że są regiony, są klany, w które, jak to mówią tureckie, powiedzenie może polskie, ale bardzo często tutaj używane, jak wejdziesz między wrony, to kracz tak jak one. Tam trzeba wejść. Na przykład wyjeżdżają Polacy do Iranu czy do Iraku, no niestety otoczenie ci mówi na łóż puste i ją zakładają, tak? Tutaj może bezpośredniego w regionach Turcji nie ma tego, że zmień wiarę, tak? Ale jak wychodzisz na ulicy, gdzie masz 70 kobiet na ulicy i wszystkie są w chustach, a ty jedna będziesz, nie, to sama będziesz źle się czuła. Czyli ją założysz, czy tak, czy inaczej, ale ją na tą głowę założysz, tak? Ciekawe zderzenie światów. Polska wieś, ale że jesteśmy w Turcji, to słychać kilka razy na dzień właśnie modlitwy muzułmańskie. A, akurat teraz. Teraz słychać. Widać, że kontakt z Polską jest tu utrzymywany przez ilość polskich motywów, które się tu przewijają, mają jakby z Malborka, po prostu odwiedzają tam Polskę, mają tam swoje biznesy, swoje powody bycia tam, kontakt z innymi osobami w Polsce i jest tu bardzo dużo właśnie tych polskich motywów. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli podobają Wam się takie materiały, to proszę zostawcie łapkę, komentarz. Wsparcie dużo znaczy. Bardzo mi pomaga. Wskazuje, że właśnie powinnam więcej takiego kontentu robić. Jeśli macie jakieś pytania, rzeczy, które powinnam poruszyć w innych następnych filmach, dawajcie śmiało znać w komentarzach. Do zobaczenia. Pa, pa.